mniejsze. Nie ma różnicy. Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe? Jeśli mam wybierać między złem a złem, wolę nie wybierać wcale. Co jest? Zamknij oczy. Brać go! Witam was bardzo mocno i serdecznie, kochani, w następnym kolejnym odcinku Wiedźmina. Zobaczcie, jak się ludzie kiedyś potrafili cieszyć życiem. No kurde, rynek tętni. Tutaj grają, tam sprzedają, tam się targują. Fajnie, wesoło. To nie tak jak dzisiaj, takie smutne galerie handlowe, co? Ale dobra, wracając, powiem wam tak, moi drodzy. Dzisiaj robimy sobie misję Ochotnik. Odkryjemy też tablicę. Ale zanim tablicę, wejdziemy sobie do tego gościa, rozbierzemy nasze bronie. Witam znowu, to co? Masz dla mnie jakieś ciekawe zamówienie? Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Dobra, to by było tutaj na tyle. Lecimy jeszcze tak. Odkryjemy tablicę i lecimy do ochotnika. Zaraz, chwila, tutaj. O, patrzcie, kurde, wezwanie. Poselstwo. Ale to na razie tego nie będziemy robili. Lecimy do tego ochotnika. Widzimy się przy samej misji. No, moi drodzy, lecimy cały czas na tą misję. Tam jest łódeczka, to my sobie tutaj przepłyniemy. Przy okazji zbierzemy sobie o roślinkę. No, jesteśmy prawie że na miejscu. Musimy odnaleźć. Zobaczcie, troll. Te ludź, tu rdańska armia stoi. Przejścia nie ma. Nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta rdańska armia? No, przecie tu stoję. Co, ludź nie widzi? Zaciągłem się do armii króla Radozwida V. I mam rozkaz bronić łodzie. Te łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki płot do obrony. Ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same. Powiem wam, poziom rozumowania tych troli jest naprawdę przezabawny. Kto cię zwerbował do rydańskiej armii? Żadnych werbli nie było, ale były żołnierze. Setnik mówi, pilnować łodzie, bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich.
Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że ho! Ja słucham, ale chłopi przyszli z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk. Żołnierze w krzyk. A ja wcale nie mocno, ale oni leżą. Żołnierze też. Ale rozkaz był pilnować łodzie. To ja pilnuję. Ja teraz żołnierz jak się patrzy. I nawet śpiewać umiem. I śpiewać? Nie, już słyszałem, nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów nie szkoda. Kolegów trochę szkoda. Posiłku nie szkoda. Zjadł wszystkich, ty. No dobry jest. Rozumiem. Wojna rządzi się swoimi prawami. A ludź też żołnierz? Nie. Ja mogę cię zrobić żołnierz. Wtedy ja setnik. Ja mówię, przynoś farbę i ludź przynosi farbę. A, jaką farbę? O czym ty mówisz? No farbę czerwoną i białą. W mieście mają. Ale ja nie mogę iść, bo jak pójdę, to chłopy zaraz łodzie zabiorą. Złe chłopy. Ja tę farbę już kiedyś gdzieś kupiłem u któregoś z kupców, więc nie muszę lecieć po tę farbę, ale normalnie musiałbym polecieć jeszcze po tę farbę. Tak się składa, że mam przy sobie farbę. O co chodzi? Ja mam farbę. Ale nie umiem malować. To rzeczywiście może utrudnić sprawę. A ludź umie malować? Ja rozkazuję. Niech umie. To chyba zależy co. Ptaka niech namaluje. Takiego redańskiego jak na herbie. Dobra, spróbujemy. Pobawimy się z tym trolem. Coś tam spróbujemy narysować, no. Mogę spróbować. Masz jakiś pędzel? Piękny. Piękny ptak. Jak żywy całkiem. Tak myślisz? Cóż, jeśli ci się podoba. Dobry ludź. Nie taki jak inne. Dziękuję. Jak to na wojence ładnie. Kiedy komuś łeb odpadnie, będzie gulasz, będzie zupa. Nie ma co marnować trupa. Ej, dalej nie pamiętam. Powiem wam, trolle są tutaj chyba najbardziej zabawne. Dobra, tutaj mamy takie rzeczy. O, proszę bardzo. Schemat gryfa. Kurde, bardzo fajnie. Mega się podoba. Czekajcie, muszę go obejść. O, tutaj. Tutaj coś jeszcze jest. O kurde, są. Ja wiem, że takie zbieranie, wiecie, drutów, ktoś mi tam właśnie mówił i pisał. Ja się trochę zgadzam, że to tutaj w ekwipunku robi niezły bajzel, ale naprawdę mnie to nie przeszkadza. Ja sobie pójdę potem do kupca i albo sprzedam, albo rozbiorę, albo no zobaczę, co się z tym będzie działo, tak? Co mi się tam bardziej będzie opłacało. Też nie wszystko robię tutaj dla pieniędzy, czasami robię dla zabawy i fanu, nie?
No i moi drodzy, ja tak sobie jeszcze pomyślałem przy okazji, jak już tutaj jesteśmy. Będziemy później robili oczywiście misję kabaret. To jest misja daleko stąd, ale tutaj mamy troszeczkę znaków zapytania. I ja mam taki pomysł, żeby po prostu tutaj uderzyć, tutaj, spróbować tutaj. Jeżeli poziomy będą jakieś za duże, no to będę się ewakuował. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i zaraz się widzimy przy znaku. O, już jest coś. Jeszcze dobrze nie odszedłem. Pięknie. A czego pilnowaliście, jeszcze mi powiedz. Bo to jest ciekawe. Czego wy tutaj pilnowaliście? Niczego? Byli bandyci i niczego nie pilnowali. Bardzo ciekawe. Dobra, lecę tutaj na ten znak zapytania. Dobra, ukryty skarb. Moi drodzy, jest coś. Teraz pytanie. No powiem wam, że tutaj trafiłem na znak zapytania, który miał skarb i który ma to wiano. I teraz tutaj ja mam napisane, no dalej, że to jest bazyliszek i to poza moim zasięgiem. No to długa, chłopie. Nie, to nie jest dla nas. No to powiem wam, że to było mega nieudane. No, on miał znaki zapytania, widzieliście w tym. Więc to jest poza moim kompletnie zasięgiem. Ja nie mam z nim żadnych szans. Dobra. Lecimy dalej. Dobra, lecę tutaj. Moi drodzy, mam już kawałeczek do następnego znaku zapytania. Zobaczymy, czym tym razem będzie ukryty skarb. Czym to się... A, utopce. O kurde. No. Jakieś pomysły? Dobra, dawaj tak. Tak. O, chodź. Oto jakiś... Dobra, udało się. Zobaczymy, czego pilnowaliście. Aha, takie coś. Tutaj mamy nowe zadanie przy okazji. Takie bardzo, bardzo poboczne, znakowe, ze znaku zapytania. Podejrzewam, że będzie to też trzeba trochę powalczyć. Zaraz tutaj znajdziemy, zobaczymy. Tak, może zbadajmy może cokolwiek. Aha, nie da rady. Tutaj są jakieś znajdźki. O kurde, właśnie nie wiem, czy to mogę, czy nie mogę. O, pięknie. Tutaj znaleźliśmy coś, ale to nie jest wszystko. Tutaj muszę coś jeszcze zrobić, tylko... Aha, podskoczyć nie mogę, wejść nie mogę. No chodź. Jest baba wodna. Na pewno o nią chodzi. Tylko ja się zablokowałem. Dobra, moi drodzy, już mam tutaj kawałek niedaleko. O, są jakieś utopce, dobra. No to co? Jakiś pomysł?
Pięknie, pięknie. Naprawdę świetnie. Zaraz tutaj podejdziemy. Jeszcze skarb musimy odkryć. Ze znaku zapytania. No i tak. Tutaj mamy taki numer. Tutaj mamy skarb. Poczekajcie, poczekajcie. O! Proszę bardzo. Dobra, zapisałem się. Nie wiem, czy się leczyć. A dobra, tam jedno jabłuszko jak zjem, to nic mi nie będzie złego. Aha, czyli coś tutaj będziemy chyba walczyć. Czekajcie, ja spróbuję zebrać to, co mogę oczywiście. Są jakieś utopce. Kurde, się w coś... coś wszedłem i... Chodź. Jeszcze chwila. Dobra, wzięliśmy olejek. Będzie może troszkę lepiej. Dziwnie trochę walczył, jakby był trochę, nie wiem, zaskoczony. Tak. Czekaj, może jest drabina. Tam nie ma drabiny. Żadnego wejścia. O! Kawe rzeczy. Kurczę, są. Idziemy do tego krwawego złota, ale tutaj jest mglak. Dobra, to jest po nim. Tam mgła, to znaczy problemy. O kurde. Dobra, po nim. Udało się. Te mutageny to mi się bardzo przydadzą. O kurde. Widzisz. Podleczymy się za ten czas, co tutaj lecimy. I właśnie teraz widzicie, dlaczego biorę te 5-sekundowe jedzonka, nie? Zobaczcie. Zjada jakiegoś tam potrzebne. Kurde, niechcący. Dobra, zamedytowane. Tutaj możemy sobie przejść na spokojnie. Tutaj mamy coś do odkrycia jeszcze. Niechcący tam nacisnąłem, żeby mi się leczył dwukrotnie. No niechcący po prostu. I teraz... Chciałem zamedytować tak raz, dwa, ale w sumie odrobiłem trochę zdrowia, bo tutaj był kłopot. Czekaj, bo tu muszę iść po takich jak gdyby śladach. Tu, tu, tu i tutaj, tak? No zobaczy, widzieliście to? A czekaj, może się jeszcze uda cokolwiek? Nie, nie uda się. No szkoda, szkoda. Nie, tutaj nie dam rady. Tutaj jest coś. A, warto było podejść. Uhoho. No. Tutaj było warto, na pewno. Pięknie. Nie wiem, dlaczego lubię czasami tą beczkę sobie rozwalić. Uciekać stąd trzeba. Bo tutaj jest to... To mnie truje mocno. Dobra, tam nieopodal mamy następny znak zapytania. Ja tam się udam i zaraz się widzimy. Jakieś tam przygotowania były.
O kurde, 18 poziom. Ej, kolego. No. Odskakujemy. Pięknie. No tak powiem wam, dość mocna ta baba była. Dość mocna. Ja oczywiście wolałem zapisać. I tutaj poszukamy sobie tych łupów w międzyczasie. Tutaj są ślady, tutaj są. Tutaj coś mam. Tutaj jeszcze czegoś brakuje. Czekaj, bo muszę tutaj to rozwalić. Tak mi się wydaje przynajmniej. O. No pięknie. Ale Scar Benson. Nie no. Cieszą mnie takie rzeczy, a potem chodzę i zbieram po mieście, nie? Widzicie, to człowiek to tak raz, dwa coś znajdzie i potem chodzi i szuka, chodzi i szuka. Dobra, ja zobaczę następny znak zapytania. Dobra, po drodze baba wodna i mglaczek. Chwila. Muszę się trochę podleczyć. Tutaj mnie mglakiem próbuje osaczyć. No nie wiem, kurde. No, dawaj. Dobra, tego pokonaliśmy. O kurde. No muszę się podleczyć, muszę. Bo się dałem jak dzieciak, kurde, uderzyć. Dobra. No tak podlazłem jej za mocno. Wcześniej. Nauczka. Nie podłaź babie pod ręce? No chyba pod ręce, no. Dobra. Ja tutaj się zapiszę. No i dobra, moi drodzy. Jestem nad znakiem zapytania. Jakieś potwory, coś tam, coś tam. Medytacja jeszcze zrobię, dobra? Dobra, mam tutaj potwory. Lecimy na te potworki. Chodź, 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 kici, kici. Dobra, odejdź. Odejdź. Dobra, odejdź. Dobra. To będzie tyle. Trzeba je zniszczyć. Dobra, jest tam jakaś paskuda. No chodź. Odejdź. Odejdź. Dobra. Plan był taki. Na razie fajnie się realizuje. Poczekaj, bo muszę tutaj jeszcze podejść. To muszę sobie pozabierać. Zobaczyć.
Czy wy tutaj, chłopaki, nie posiadacie czegoś? O, tutaj są... Ty, tutaj fajne rzeczy mogą być. Spirytus krasnoludzki. Fajna znajdźka. Opowiem wam, no drut to tak mniej, nie? No też się przydaje, bardzo. Pewnie, że się przyda. Mocno się przyda. No dawaj do góry, Geralt. No weź. Chodź tutaj. Aha, to są kwiatki. Dobra, to tutaj mamy to przetrzepane. Teraz tutaj zobaczmy. Krasnoludzki spirytus, kurde, bardzo fajne. Bardzo fajna rzecz. Jeszcze mi się przyda. A to kosztuje naprawdę u tych kupców. Dość srogie monety, korony. Ojejku. Już coś będzie mnie teraz tutaj mocno ganiać. To o kurde. 20 poziom. Będzie trudno. Łatwo nie będzie. Kurde, 20 poziom. To jest wyższy niż nasz. Ale chyba w zasięgu, bo mamy ją na zielono, więc... O, pięknie. Chyba ją udało się zatruć naszym mieczem. Pokaż, tutaj coś jest. Lecimy. Pięknie. O, ale tu mi nic nie zostawiłeś. To tak słabiej. Dobra, ja oczywiście zapisany. Wiecie, jak jest. Tutaj lepiej się zapisać. Potem jest mniej tego powtarzania, wiecie. W razie ewentualnej śmierci. A tutaj zginąć można przecież nawet trując się tymi oparami, gazami, nie? Dobra, moi drodzy, lecę do następnego znaku, zapytania. Zaraz zobaczę, gdzie. No i spójrzcie tylko. Tutaj byliśmy. Tutaj, więc tą wysepkę około Oxenfurtum będziemy mieli zrobioną. To w sumie dobrze. Tutaj zostanie jeszcze trochę znaków zapytania. No tych znaków jest jeszcze, ale też nie chcę się rzucać, wiecie, na wszystkie naraz, bo to będzie... No nie wiem, czy to tam was interesuje. Jeżeli wam się nie podoba to robienie znaków, zapytania, powiedzcie mi. Ja będę to wtedy robił całkowicie poza odcinkami. Więc liczę na wasze komentarze. Czy chcecie te znaki zapytania, czy nie? Czy w całości, czy po części? Czy całą drogę wam pokazywać? Mówcie mi takie rzeczy, bo to jest dla was, żeby wam się dobrze oglądało i patrzyło, tak? Dobra, lecimy na nich. Już olejek jest. Kurde, to jest drugi poziom, czyli... fajnie. Liczyłem tutaj na coś, tak, jakąś srogą walkę. Pięknie. Naprawdę, liczyłem tutaj, że tu będzie jakaś walka na pograniczu nie do wygrania, bo tam, jak zobaczyłem babę wodną, 20 poziom, tak trochę powiem wam, te takie przemieszanie to jest trochę dziwne, bo jak już jest 20 poziom, to wszystko powinno być mniej więcej, ja nie mówię w tym samym poziomie, ale gdzieś, wiecie, 18, 19, coś takiego, nie? W tych okolicach, kurdenson. Tam jest dużo tych potworków. Matko. Aha, czyli tutaj żadnej taktyki nie ma na to. Myślałem, że dam radę to obejść, ale... Co ty? Nie da rady. Tutaj trzeba. Tylko się zapiszę. Dobra. Dobra, tutaj jestem. Necker, no chodź. Kici. Dobra. No, chodź. Chodź, kici.
Nie bój się. Tędy nekery wykopują się na powierzchnię. Dobrze, ale ja bym chciał najpierw, wiecie... O, piękne! No widzieliście to? O! Dobra, niszczymy ten gniazdo. Dobra, udało się. Próbuję teraz to wszystko pozbierać. Dobra, to tutaj mamy tak, uprzątnięte, tu jest uprzątnięte. Tutaj mi zaraz jeszcze miodzio wypadnie, ten, na którym mówię zawsze serek. Znaczy zwykle mówię na niego serek. W sumie nie zawsze. Próbujemy może tak. Ja zaraz zobaczę następny znak zapytania i będziemy sobie tak przesuwać dzisiaj kawałek jeszcze. Dobra, moi drodzy, znalazłem następny znak zapytania. I zaraz, jak będę koło niego, to się widzimy. Dobra, moi drodzy, jestem pod następnym znakiem zapytania. No, zapowiada się, że mamy tutaj insektoidy. Ja od razu sobie oczywiście olejek wezmę, bo widzę. Tak, już leci jakieś tałataństwo. Tak. No i możemy tutaj troszeczkę coś tam zjeść. O kurde, patrz, jaka armia, ty. Ostatni bastion, dobrze to nazwali, nie? O kurde. Dobra, poszło. Kurde, tylko dlatego, że mieli, powiem wam, odpowiedni poziom, bo... Gdyby były po prostu dość silne, no to sami widzieliście, że tego trochę wyszło, nie? I podejrzewam, że tego tutaj jeszcze będzie. Dobra, teraz tak, przeszukajmy to. Piękna znajdźka. No dla takich chwil to człowiek... ten, od razu taką wiarę ma w tego Wiedźminka, nie? Że o, tutaj tyle, tu takie fajne rzeczy znajdziemy. O właśnie. Potem znachodzi taki spirytus. Wcześniej się cieszyłem, nie? Że o, zobaczcie. Znachodzę potem taki spirytus i tak trochę człowiek tak marszczy, nie? Że mogłoby być lepiej. A, to tylko to. O, coś mam. No, to mamy coś fajnego. Lecimy dalej, zobaczymy, co tutaj nam przyniesie czas. Co to było? Gniazdo otworów. Ty. Tutaj coś lata, fruwa. No okej. Okej. No dawaj, dawaj. No. Łatwo nie jest. Mimo wszystko. To jest tylko siódmy poziom. A pomimo to tną mnie dość poważnie. Właśnie na dół, bo kurde, tylko mi. No chodź. Harpia jeszcze jedna lata. Czekajcie.
O, chciałem ją zestrzelić, ale nie będzie to chyba potrzebne nikomu do niczego. Dobra, polecę dalej zbierać. Tutaj. Dobra, to jest zrobione. Gdzieś jeszcze coś. O, tutaj. Te mutageny, to wszystko jest mi, wiecie, bardzo potrzebne. Fajnie. Czekajcie, zobaczymy, czy da się tutaj. O kurczę, patrz. Tak jest, moi drodzy, i znaleźliśmy bardzo fajną rzecz. Coś, co mi bardzo, bardzo poprawiło właśnie nastrój i humor. Bo będziemy szukali wiedźmińskiego cechu gryfa. I to mamy kilka rzeczy tutaj do przeszukania, więc naprawdę super. Czy ja tam jestem w stanie wejść jakoś? Nie. Kurdenson, a szkoda. Zeskoczyłem. Czekajcie, spróbujemy może. No tak, jasne, oczywiście. No no. Żeby tylko. No tylko tyle znalazłem i tam chyba raczej nie wejdziemy. Nie wydaje mnie się. Kurde no, spadłem. Dobra, słuchajcie, bo to szkoda trochę czasu. Myślę, że tutaj znajdźków było dość. Piękne znajdźki, fajne znajdźki. Ciekawe i jeszcze nas czeka fajna przygoda. Wiecie, ja mam jeszcze w zanadrzu, chciałbym zrobić oczywiście tę misję kabaret i na taką misję raczej was zapraszam. Będziemy ten rynsztunek szkoły gryfa szukali, ale nie będziemy tego robili od razu. Będziemy to robili no, w pewnym odstępie czasu, za niedługo, o tak. A więc dzięki, że byliście. Trzymajcie się, no i wspierajcie mnie łapkami, komentarzami, bo... Ale piękna burza. Bo tylko to motywuje mnie do działania, do nagrywania dla was. Mówcie mi, co jest nie tak i co byście chcieli jeszcze zobaczyć.